Hej moi drodzy, z tej strony Shiro. Kontynuujemy rozgrywkę w Rynet King. Ostatnio skończyliśmy bodajże na dotarciu do wężowej wyspy, nie. Wybaczcie, ale w tej chwili studnia Matki Węży jest zamknięta dla odwiedzających. Ale czy mieliśmy tu iść? Chyba nie, mieliśmy. Zatrzymuje cię kapłan Buru. Ta droga prowadzi do studni Matki Węży. Radzę zachować ostrożność, jeśli macie zamiar tam zagościć, gdyż póki co kłopoczą nas swoją obecnością nieproszeni goście, mówi. Jego głos jest uspokajający i łagodny. Chociaż można w nim wyczuć, że mężczyzna skrywa jakąś obawę. Nieproszeni goście? Ach, cóż, widzicie. Jego oczy zwracają się ku ziemi. To nic takiego, to sprawa, która z czasem sama się rozwiąże. Tak jak wszystkie sprawy się rozwiązują. Podnosi wzrok i szeroko się uśmiecha. Proszę, nie kłopoczcie się. Tego nie możemy wybrać? Dobra, zapytajmy się w ogóle, co to jest studia Matki Węży. Miejsce wielkiej mocy, które stało się kapliczką ku czci na Kakaborosy, odpowiada. Na jego twarzy rozkwita słodki uśmiech. To miejsce, w którym kapitanowie statków składają ofiary, nim wyruszą w morze, aby uchronić się przed złym losem. Taki panuje tu zwyczaj. Wierzysz w te przesądy? Dla niektórych to nie żadne przesądy. No Kakaborosa jest prawdziwa w swojej istocie. To, czy zechce wysłuchać próśb i przyjęcia złożonej dary, przyjąć złożone dary, to już inna kwestia. Czy można złożyć ofiarę w innym miejscu? Oczywiście, to miejsce stało się swego rodzaju lokalną legendą, dlatego ludzie lubią tu przychodzić, mówi. Mężczyzna odwraca wzrok w kierunku wody. Niemal jakby udzielał odpowiedzi czemuś znajdującemu się ponad jej taflą. Ale jest wiele sposobów i miejsc, aby okazać jej szacunek. To tylko jeden z nich. Dobra, spoko, tylko tak, dlaczego nam gra kazała tutaj przyjść? Bo teraz już tu questa nie mamy, czyli to po prostu było takie pogadanie, że tak powiem. O całej tej studni. Ale jeszcze nam czegoś brakuje. Jeszcze nam tu czegoś brakuje i tu chyba... A, widzieliśmy to, dobra. Udało nam się to wziąć. A więc tak. Gdzie my mieliśmy teraz iść? Musieliśmy się chyba tutaj wrócić. Ej, tu jest jeszcze jakiś skarb. Dobra. Ale kochani, ja teraz się wrócę. I wykorzystam te czarne korony, więc zobaczymy się już za sekundkę. Tak więc do zobaczenia. Dobra, wymieniliśmy artefakty, mamy 80 czarnych koron, więc to nie jest mało. Każdy atak jest jak rzut kością, zapewnia szansę na zadanie dodatkowych obrażeń przeciwko przeciwnikom lub zranienie Ari. O Jezu. O nie, 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 to ja pierdzielę, ja tego nie chcę. Płaszcz awanturnika, 19 poziom. Fajne. Ale nie dla jasła. Dobra, ale czy jest coś, co możemy kupić i które jest nam, że tak powiem, nie do zdobycia jakby normalnie? O, sukup fortune, to by było fajne. Planszówkowa Ari. Pike Spitover. Łowca domów Fiesuo. Ej, kurde, fajne to jest. Dobra, ale co to ten młot bojowy Caulfielda? Jednoręczny młot, którego właścicielem był rzekomo sam Kowal Caulfield. Z każdym uderzeniem młot wypuszcza impuls magicznej mocy, zwiększając tym samym siłę ciosu. Jest zbyt mały, by służyć za pełnoprawną broń, jednak jego niecodzienne właściwości mogą się przydać w innych celach. Czy coś to daje? Nic nam to nie daje. Dobra, mamy tak, księgę wiedzy. To daje runę. Możemy kupić te księgi wiedzy. Albo kupić ten młot. W sumie starczy nam i tu, i tu. Bo te są po 20. I z tego co widzę, on ma 20 jeszcze w ekwipunku. Ewentualnie... Wiecie co, ja na razie nie będę nic kupował. Powiedzcie mi, co byście chcieli zobaczyć. Czy nowe skiny? Czy po prostu kupujemy ten młot bojowy Caulfielda? Ewentualnie jakieś itemki tutaj, które mają... handlarze ogólnie za te czarne korony, więc piszcie w komentarzu, co chcecie zobaczyć, a ja się dostosuję. Tak więc dobra, wracamy jeszcze za chwilę. Nie mogłem podarować, jakby nie patrzeć tego skarbu. O nie, nie. Nie ze mną takie numery. Nie wiem, jakim cudem ja go nie wziąłem. A my chyba nie mieliśmy jeszcze MF-ki wtedy, co? No dobra, tylko tak. Co nam to dało? Nic nam to nie dało. Przynajmniej nie widzę, żeby nam coś to dało. Brał mu się uderzyć? Nie. Nie mam pojęcia. Może coś się na dworzu stało? Dworze?
Ej, tutaj nic nie ma. Czemu to tak? Halo, gro! Ej, naprawdę nie rozumiem. Pajek musi przepłynąć? Dobra, tak samo jeżeli wiecie, co tutaj trzeba zrobić, to śmiało piszcie. Bo ja nie mam pojęcia, tak szczerze mówiąc. Dobra. I znów za chwilę wracamy. Jeszcze zauważyłem, że w sumie miałem tu jakiegoś questa. Nie wiem, czy już możemy przejść? Korbi nie przyjmuje gości. Spadać mi stąd, mówi odwzierny. Mężczyzna ma dzikie, przeszywające spojrzenie. Wystawili nagrodę za głowę Korwina. Mam was już dość, doigraliście się, mówi odwzierny. Mężczyzna rzuca się na ciebie. A, czyli będziemy mieć tu walkę, fajnie. No, tylko nie wiem, czy masz jakiekolwiek szanse, koleżko. Dobra, możemy wziąć już na jedyneczkę. Pyk. To było piękne. Masz go. Nie brak ci siły, ale brak ci serca. I z tego co uważałem, to oni chyba już... A nie. Podostawali te 19 levely? Bo chyba się nic nie odblokowało. Dobra, to mamy jakąś nagrodę. Eliksirki. Dobra, bijemy tego Korwina, a więc to musisz być ty, prawda? Na to wygląda. Tylko uprzedzam, jeżeli pójdę na dno, pociągnę wszystko i wszystkich za sobą. Swój czy wróg, nie obchodzi mnie to. Szczęście w tym, że nie pójdę na dno tak łatwo. Jeszcze nie czas na mnie. Dawaj, Korwin. Zbrałem? Każdy jest bezpieczny. A jak? Pokażmy mu, na co nas stać. Dobra. Myślę, że jak tego pierdykniemy teraz amewką... O nie, to jest przeciwnik. O, prawda? Nie, ale czemu on nie trafił? Czemu ty nie trafiłeś, kolego? Jeżeli teraz się piznę tym, jest szansa, że cię zabije. No i była szansa dość spora. Dobra, Brown, ty oczywiście tamtuj. I się obroń. Ty masz dużo tarczki. Tym możemy już tłuc tego pana. Jeszcze krytyk ładnie wpadł i kolejna tura chyba. Czy nie? Nie. Niestety nie było kolejnej tury. 358. No, tu i tak już nie zdążymy. Więc śmiało możemy użyć tego. Nie, znowu problem. Brown, ty się broń, śmiało chłopie. Oni ci nic nie robią praktycznie. Zabito Korwin, grzebiący po domach. To będzie świetna historia. No i wykonaliśmy zadanko. Pokonaliśmy pana Janusza. To był żarcik sytuacyjny. Nie jestem po żadnej stronie politycznej, więc... Więc nie hejtujcie mnie za to, to był tylko żart. Dobra, czy teraz możemy pójść do... Do tej sali, czy nie do sali, do tej tablicy. Przy której są te całe ogłoszenia i zobaczymy, czy dostajemy jakąś nagrodę za to w sumie. Chyba było właśnie za jego głowę coś. A więc sprawdźmy, przekonajmy się. Nie chcę samouczka. Malik. Odebraliśmy. Gotowe do odbioru mamy dwa. Jeszcze Zagorat. Owijka ze stalowej nici. Opończa obszyta wzorem ze stalowej nici. Toksyny. Ma 20% szansy na zwrócie w celu przy trafieniu, zadając mu 200 punktów nieochronnych obrażeń w czasie 3 tur. Ja to zaokrągam, bo to 6 punktów to... Jakbym zaczął mówić 194, to mi się zająkał zaraz. Dobra, odbieramy nagrodę za to. I Korwin jeszcze. 12 lewiatan. No, prawu nie ma, dupy nie urywa. Wyjątkowy pancerz godny kogoś, kto pokonał potężne morskie stworzenia. Odbicie. Zadaje się ten punktowej ochronnych obrażeń atakującym przy każdym trafieniu. To by było fajne na Brauma, ale nie na Eloi. No i jeszcze czarne korony wpadły. Dobra, mamy kolejne. Brzydło płetwy Behemot i niegodziwy kapitan Flon. Flon. Sobie już przyjęliśmy te zadanka. No i kochani, już nie będę wam tego przerywał. W sumie dojdziemy razem. Nie wiem, ile mam nagrania, ale dajmy, że było 5 minut. Tu teraz mamy 4. No to jakieś 9 minut nagrania już mamy. I idziemy tędy. Lecimy na uroczą damę. Bo chyba tędy mieliśmy iść, prawda? Tu już wszystko obszukaliśmy.
I lecimy do Wężowe Wybrzeże chyba. I tak jak wam powiedziałem, jeżeli macie jakieś życzenia co do tych czarnych koron, ja uzbieram 300. Morskie potwory kontra potężniejsze morskie potwory. Ten był podlotkiem. Dobra, jeśli skończyłeś się popisywać. Wejście jest w głębinach. Nie dociera tam światło. Jak głęboko? Nauczysz nas wstrzymywać oddech? Mógłbym wyrzucić was za burtę. I płynąć z tymi, którzy przeżyją. Jest jeszcze inny sposób. Odważni. Naprawdę odważni. To co, mamy świątynię oczyszczenia. W punkcie odpoczynku dostępna jest nowa rozmowa. Ekstra! Nie mamy takich stworów we Freljordzie. To było skuteczne, ale przerażające. To miejsce. Kroczymy ścieżką przeszłości mego ludu. A więc to nie były tylko mity. Cóż, mamy zadanie do wykonania. Tak, nasiono. Czuję tutaj obecność Matki Węży. Jej moc pozwoli nam dokonać oczyszczenia. Ruszajmy więc. Dobra, popłyń do Wężowego Wybrzeża ukończono. Mamy od razu skarb i jakiś młotek tutaj. Czym jesteś? Stacja zaklinania brakuje artefaktów zasilających. Dobra. Czym jest to w ogóle stacja zaklinania? Bo ja nie rozumiem. Drek Krakena, opol cienia, gładka skóra. I z racji tego, że w sumie jesteśmy tutaj od nowa, możemy sobie zjeść posiłek. I odczytać rozmowę. Znaczy odczytać, odsłuchać. Nieźle walczysz, bracie. Freljord skorzystałby na takim szermierzu. Ty to umiesz zamęczyć przeciwnika, co? Heh, jeśli chodzi o przyjaźń, Braum nigdy nie przyjmuje odmowy. Nie bierz tego do siebie. Spędziłem dużo czasu sam. Nie potrzebowałem pomocy. A co dopiero przyjaciół? Nikt nie powinien być sam. Dom, rodzina, to daje nam siłę. Gdy walczę, myślami jestem we Freljordzie. Brzmi dobrze. Ale ja nie mam domu. Wygnano mnie po tym, co zrobiłem. Więc zbuduj nowy. Wśród przyjaciół. Nie musisz być sam. Ale mnie to pasuje. Może sam spróbuj. Nie, przyjacielu. Widzisz? Zacznij od zaraz. Jak chcesz. Możemy być sami razem. Kolejna rozmowa. Pike, nie śpisz? Odgłosy głębin nigdy nie ustają. Chciałbyś usłyszeć historię? Yasuo chyba je lubi. Boże opowiada wiele historii o głupcach, którzy stracili wszystko w głębinach. No, Braum dobrze zna niebezpieczeństwa czyhające w morzu. Niedawno prawie utonąłem, no i walczyłem z potworami morskimi. Istnieje pewna równowaga. Człowiek panuje nad lądem,
Na morzu czekają tylko ostre zęby i mrok, a tych z listy czeka coś gorszego. Często mówisz o tej swojej liście. Co na niej jest? Lista imion tych, których czeka moje ostrze. Winnych. Cóż, Braum się cieszy, że na niej nie jest. Nie mógłbyś być. Jesteś głupcem, ale honorowym. O, jak miło to słyszeć. Serio, te rozmowy są czasem naprawdę rozwalające. Braum, słyszałam twoją rozmowę z Illaoi o Freljordzie. Głos Brauma się niesie. Wybacz. To niesamowite, jak kochasz swój kraj. Ja też oddałabym wszystko, by chronić dom, jakikolwiek by nie był. Musimy to robić za wszelką cenę. Trudno mi zaimponować, ale muszę przyznać, że cieszę się z twojej obecności. Jesteś silny, ale twoje serce jest twoim największym atutem. Nie zapominaj o wąsie! Nie śmiałabym. Słuchaj, jak to się skończy? Moje miasto zrobi wszystko, by wesprzeć Freljord. Jeśli będziecie potrzebować lekarstw lub zapasów, są wasze. Żadnych zobowiązań. Dziękuję, kapitanie. No przestań. Możesz mi mówić Sara. A ty możesz mówić mi Braum. Czasem mnie trochę przerastasz. Genialne, genialne. To jest naprawdę genialne. Braum jest tutaj chyba najlepszą postacią, serio. To jest najlepsza postać ever. Oj, zaczynają się mocniejsze już te klipy. Styl świątyni jest dość unikalny, jednak przywodzi na myśl styl Buru. A co, będzie już pierwsza walka nasza? No dobra. Pik! I po tyłku. O, zatknęte do skuny. Czym ty jesteś? Dodaje duże obrażenia tylko w alei mocy. Zmniejsza wszystkie otrzymywane obrażenia o 30%. Efekt znika, jeśli postać zostanie podpalona. Zadaje nieumiarkowane obrażenia. I na dźwiękowy krzyk przywołuje losowe władczynie pływów. Niedobrze, niedobrze, niedobrze. Braum standard. I tak, przydałoby się tego wrzaskuna walnąć, co? Raz. Teraz oni będą atakować, ale na szczęście nie zaatakowali. I tak, szybkość i tak się już tutaj niestety nie zda. Czy ja zadam 358 obrażeń? Uda mi się? Powinno mi się udać. O ile Ari walnie kryta, jeżeli nie walnie kryta, to będzie problem. Dobra, spróbujemy to w ten sposób zrobić. Ari walnie w to. No i dobrze zrobiłem, bo byśmy nie zadali tyle. I tak nie wiem, czy w ogóle tyle zadamy. Ale miejmy nadzieję, że tak. 127. No ja, dobra, powinno być. 140 nawet. Na szczęście pykło. Ale ja szybkości, czyli Ari dostanie. Dobytałem do czarma, ale niestety nie pyknie to w ten sposób. Dobra, atakujemy. No teraz atakuję Brauma. Za 600? O kurde, dobra. No to jednak było mocne. To było mocne. Ja cię mogę przepchnąć. Mogę cię przepchnąć. Tobie damy klepnięcie. Ari, ty zadasz czarma. No ale zdążysz raczej go walnąć, dobra. Tu przepchniemy, tu zaczarmujemy. Cyk. I MF-ka kończysz. A co, jest jeszcze druga walka? Nie zauważyłem znów tego. No i oni dostają szybkość. Lodowa tarcza.
Czym ty jesteś w ogóle? Lodowa tarcza zmniejsza otrzymywane obrażenie o 30%. Efekt znika, jeśli postać zostanie podpalona. A to jest to. No dobra, tylko tak. Musimy dać tamte ewidentnie. Bo tu już się robi problematycznie. I pytanie, dajemy sobie tarczkę. W sumie też by się przydało. Bo oni są mocni. Prawdziwa moc, szczere serce. I teraz spróbujemy ich załatwić tak samo jak poprzednio. Może byśmy szczarmowali tego dziada. Tego już nie zdążymy. Który ma mniej HP? Maruder. Maruder teraz zaatakuje. Kurde, sporo ty hitujesz. Ty dostaniesz czarma, więc bez problemu odlecisz. I tak. Czy mi się opłaca? No opłaca mi się, to jest 127 punktów. Tylko on też ładnie dostanie teraz po nosie. Tobie już byśmy mogli bez problemu dać aleję. 358. Ale ono zaatakuje. 426. No musielibyśmy za 200 zadać. No dobra, liczę na to, że Ari tyle zada. Zada bez problemu. Powinniśmy to skończyć. O, dodatkowa tura jeszcze. Dobra, to... A nie, czekajcie. A jakbyśmy użyli teraz czarma znów? Zdążymy, nie zdążymy. No to nic nam to nie da. Ale... Przynajmniej spróbuj nadążyć. Ult też nam nic nie da. Dobra. Pora ginąć. Więc możemy tylko zaatakować w ten sposób. Kowatura wpadła. Dobra. Jeżeli dobrze myślę, to powinniśmy dobić. No niestety ona jeszcze zaatakuje i to za dużo. 458. Oni mają naprawdę mega DPS-y. No właśnie. I to krytyk wpadł i tyle. Tylko nasza szybkość w MFC jeszcze tak naprawdę jest lipowata. Lipowata. Ile tych eksów wpadło? On po 100. Pału nie ma, dupy nie urywa. Gładka skóra, opal cienia. Musimy ewidentnie zwiększyć przedmioty. Nasze dusze złączone w wężu. Nie zapominaj, że jesteś jedynie drobną kroplą życia, która przez ulotną chwilę utrzymuje swój kształt. I tak jak kropla deszczu, prędzej czy później wrócisz do oceanu, a potem znów ku niebiosom. Takie jest twoje przeznaczenie. Ale cóż za wspaniałości jest w stanie uczynić kropla deszczu. Deszcze potrafią rozdzierać góry. Może to ty będziesz pierwszą kroplą, która zmieni oblicze tych ziem. Może stworzysz setki nowych farm i wiosek. A czymże jest wielka fala, jeśli nie skupiskiem milionów małych kropel? Czy będziesz płynąć na jej czele? Mój ojciec zmarł, jak umiera każda żyjąca istota. Ciebie też to kiedyś czeka, ale póki co wciąż żyjesz. Musisz walczyć. Wszyscy jesteśmy na Gakaburosą. Najwyższą kapłanką Uono i Jaer dowodza Yagi. Najwyższa kapłanka Uono, Jaer dowodza Yagi. Yagi. Może być Yagi. Tak te nazwy są nieistotne. Tylko kaleczę. Dobra, nie jesteś w stanie odczytać symboli na przedmiocie. Język buru nie jest jednak... Jest jednak znany Iloi. Czyli co, musimy teraz zamienić się z Iloi, tak? No dobra. Niech tak będzie. Tylko za kogo my się zamienimy? Za Ari? Niech będzie Ari. Niech będzie Ari. Musimy w ogóle te nasze czempiony trochę po ulepszać. Już. Otwarte. Nie wiem, czy dobrze to robię, czy robię to źle. Ale ja chcę mieć Ari w swoim teamie. Jakoś ta Iloi już mi się znudziła. Ari to Ari. Mogli sobie już odpuścić tak naprawdę to latanie i na przykład wymienianie tej drużyny. Jeżeli mam już ustatkowaną drużynę, to będziemy mogli móc jej używać non-stop. A widzę, że tu tak niestety nie jest. No tu już byliśmy. Nie wiem, czemu to się podświetla. No trudno. Idziemy dalej. O Jezu, kolejne. Sporo ich tu jest. Naprawdę jest ich sporo.
Jest ich tu sporo. Magia magią, ale w pierdziel trzeba komuś spuścić. O, lodowa tarcza. Braumik, standard. To jest mega dużo potyczek. W sumie głupio zrobiłem. Mogłem najpierw zaatakować na przykład tą wojowniczą władczyni. No ale dobra, już zaczęliśmy, to zaczęliśmy. Nie jesteśmy w stanie wygenerować tyle ładunków. No trudno. Jeszcze krytyka walnęliśmy. Kurde, nie chciałem tego w ten sposób. Nie chciałem tego w ten sposób. No dobra, dajmy jej czarma. Żeby przypadkowo nie dostała tego bufa. Ej. Kurde, to nie było, nie była to postać. No dobra, trudno. Trudno. Ona dostanie szybkość teraz, więc dobrze byłoby ją wykończyć. Walniemy ją w ten sposób. 508 Ari jeszcze walnie za 200 i będzie git. Reset. 138. No. Nie powiem, bo na pewno są mocarne. Zagrożenie ślizganie. Kolejny charm. Wydałoby się jednak tego panicza wywalić, ale dobra, może zdążymy. Może zdążymy jeszcze walnąć. Bo tu też musimy jednak to wytłuc dziadostwo. Teraz użyjemy alei. I na szczęście nam się uda zatkować przed. Dobra, bram się już może bronić. I cyk. MF-ka to jest gość. MF-ka to jest gość. Na dno z nim. Ej, albo ja nie wiem kiedy, albo podczas odcinka poprzedniego nam wleciał level, ale nie jestem pewny. My chyba nie mieliśmy 19. 22 minuty nagrania, plus tamto 5, dobra, jeszcze zdążymy chyba zrobić jednego. Chyba jeszcze zdążymy zrobić jednego. Na pewno chcecie zmierzyć się z Braumem? Dobra, ślidganie na początek, szybko. Szybciutno. Kiedy potrzebuję kryta, to tego kryta nie ma. A kiedy nie potrzebuję kryta, to kryt jest. Najgorsze jest tak, że MF-ką i tak nam się nie uda walnąć dwustrzałą, bo pójdziemy na aleję mocy, staniemy po gębie. To jest śmieszne, bo w sumie patrzcie. Ja może ta aleja mocy... No dobra, spróbujmy, co najwyżej dostanę. No i pykło. Ostrzegałam. Będę szukać. Nie wiem co to było, ale chyba nas to w jakiś sposób przyszybszało. Zwiększało naszą prędkość. Tajemniczy obiekt emanuje dziwną energię, otaczającego powietrze brzęczy i wibruje. To uczucie jest niemal hipnotyzujące, czyli mamy co? Mamy kolejne nasycenie. Dobra, opuścimy. Ja tu sobie wybiorę jeszcze mniej więcej, co chcę nasycić. I kochani, nie wiem, czy ten odcinek będzie dłuższy, czy będzie krótszy, bo nie wiem, ile już mam nagranego odcinka. Mam w tej chwili 24 minuty, więc chyba będzie normalny odcinek, ale nie jestem pewien. Tak więc, kochani, dzięki wam jeszcze raz serdecznie, że tak mnie wspieracie na kanale. I zapraszam was do subskrypcji, oceniania filmów i komentowania. Grał dla was Shiro. Trzymajcie się. Hej, hej.